Partnerem merytorycznym programu jest Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa. Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiam na temat Polskiego Ładu przez połączenie internetowe z panem Łukaszem Czernickim, głównym ekonomistą Ministerstwa Finansów. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Łukaszu, w roku 2018 w Ministerstwie Finansów zostały przeprowadzone bardzo dokładne badania, które mierzyły, jak dużo zarabiają Polacy nie tylko z pracy, ale również z kapitału, czyli tego, co mamy na kontach, z odsetek bądź z rynków kapitałowych, ale również z wynajmu nieruchomości. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że 10% Polaków kontroluje 40% dochodu. Czy te liczby, które zostały ustalone w roku 2018, zbliżają nas bardziej do zachodniej Europy czy do wschodniej Europy? Te badania, na które pan redaktor się powołuje, wydaje mi się, że to są badania z roku albo 2020, albo 2021, tylko one bazują na danych podatkowych i składkowych właśnie z 2018 roku. No, prowadząc tak szerokie badania, my tam mamy pewne opóźnienie w dostępie do danych, bo te dane trzeba pozyskać, przetworzyć, więc to zawsze trochę czasu trwa i no, mimo że jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mamy dostęp do tych danych, jakieś pewne opóźnienie odnośnie danych, na jakich tworzymy nasze badania, zawsze występuje i to są też publikacje, które my staramy się od kilku lat cyklicznie dzielić się z badaczami, z opinią publiczną. I rzeczywiście jest tak, i to też nie jest wielkie odkrycie, można powiedzieć, Ministerstwa Finansów, bo przypomnę, że w zeszłym roku mieliśmy też bardzo znaczącą publikację pod kierownictwem doktora Bukowskiego odnośnie nierówności w Polsce właśnie po transformacji systemowej w roku 1989. I te dane są w zupełności spójne z tym, co my pokazujemy w naszych publikacjach, że te nierówności dochodowe są znaczące i one znacząco wzrosły od 30 lat, więc można powiedzieć, że jakby od strony naukowej, analitycznej problem jest rozpoznany. No i pewnie Polski Ład jest, można tak pewnie to zinterpretować, jest odpowiedzią na... Jest odpowiedzią na degresywny system podatkowy, czyli taki, w którym im więcej się zarabia, tym mniej procentowo płaci się podatków. Jednym z problemów, który właściwie jest do rozwiązania przed naszymi politykami czy urzędnikami, jest fakt, że mamy trochę pomieszaną definicję przedsiębiorców. Niestety na naszym rynku pracy 2 miliony przedsiębiorców, często wspominana liczba to około 1 300 000 ludzi, to są osoby samozatrudnione, które nikogo nie zatrudniają, więc często jest to jakiś sposób na ucieczkę przed wyższym opodatkowaniem, być może to też rodzi pewną degresywność, czy zaburza współczynnik Giniego, który mierzy nierówności, bowiem wiemy, że często osoby, które dobrze zarabiają, jacyś specjaliści właśnie są przedsiębiorcami i są w jednej grupie z przedsiębiorcami małymi, średnimi, dużymi, wielkimi korporacjami. Polski Ład w jakiś sposób poprzez nową konstrukcję choćby składki zdrowotnej zmniejsza tą degresywność. Czy spodziewał się pan takiej krytyki, która, można powiedzieć, wylała się nie tylko ze względu na jakieś pewne problemy, które wynikły ze zmiany, ale również z tego względu, że tutaj bardziej chciałbym zapytać o fakt, że ta degresja jest likwidowana i czy ta krytyka pana zaskoczyła, czy nie zaskoczyła? Spodziewałem się takiej reakcji, aczkolwiek myślę, że w odniesieniu do tych zmian, które Polski Ład rzeczywiście tworzy, to można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z przereagowaniem, bo przypomnę, że w pierwotnej wersji Polski Ład, jeżeli mówimy tutaj o
przedsiębiorstwach czy osobach samozatrudnionych rozliczających się liniowo, mieliśmy 9% składki zdrowotnej nieodliczalnej od podatku. Skończyło się po konsultacjach na poziomie 4,9%, więc wydaje się, że to nie jest jakaś taka kwota, która no, powinna podważać jej, nie wiem, sens istnienia przy różnych biznesów. Oczywiście wiemy, że ta struktura przedsiębiorstw, jeżeli może tak nazwać w ogóle tą grupę, czyli osób rozliczających się właśnie na w PIT-cie i prowadzących działalność gospodarczą, jest bardzo różna, bo rzeczywiście jest tak, że czasami są większe przedsiębiorstwa, które tam funkcjonują. To jest też zasadnicze pytanie. Ja często to pytanie sobie stawiam i to pytanie stawiam też kolegom ekonomistom, czy to rzeczywiście jest tak dobrze, że my mamy sporą część takich dosyć dużych przedsiębiorstw, które, no, które rozliczają się jako jednoosobowe działalności gospodarcze, no ale to jest inny temat. Natomiast no, no, na pewno Polski Ład kierunkowo najbardziej dociąża właśnie jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczające się liniowo, no i stamtąd też przyszła ta główna krytyka. Ale żeby tak pokazać taki szerszy kontekst jeszcze w tym momencie, no to zdajmy sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, tak, gdzieś on od no w Polskim Ładzie zaczyna wchodzić w ten drugi próg podatkowy od 120 tysięcy. Natomiast no jeżeli ktoś się rozlicza liniowo, to cały czas ma tą liniówkę na poziomie 19%. I do tego jeszcze, już po Polskim Ładzie, mamy składkę zdrowotną niższą niż w przypadku osób na umowie o pracę. Bo jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę, ma 9%, w przypadku liniowców mamy 4,9%. Więc no, chyba z całą świadomością można powiedzieć, ok, rozumiemy tą krytykę, bo to dotyka bardzo zamożnych przedsiębiorców albo osoby samozatrudnione. Natomiast ta preferencja w systemie podatkowo-składkowym cały czas jest bardzo duża. No, to jest też pytanie, czy ona jest taka uzasadniona. Dlaczego ktoś, kto zarabia 30, 40, 50 tysięcy złotych miesięcznie na jednoosobowej działalności gospodarczej ma płacić zdecydowanie niższe stawki na zdrowotne? Takie osoby twierdzą, że i tak korzystają z prywatnej służby zdrowia, choć nie do końca jest to prawda, bo te najważniejsze zabiegi, operacje jednak przeprowadza się raczej w państwowej służbie zdrowia, ale z pewnością jest to jakaś nowość dla osób, które no, zarabiają dosyć dużo. Krytycy twierdzą, że to nie pozwala kumulować bogactwa i może być problemem. Ja jednak bym powrócił do tych nierówności, które likwiduje Polski Ład. Jak pan patrzy na kwestie nowych rozwiązań dla rodzin? Czy to pomoże polskim rodzinom, czy to zwiększy dzietność? Problem dzietności moim zdaniem nie ogranicza się tylko do kwestii finansowych. Wydaje mi się, że no państwo na pewno może tutaj zawsze stymulować w pewien sposób no, liczbę dzieci w rodzinie, wychodząc naprzeciw dzięki takim rozwiązaniom na przykład podatkowym, czy tworząc odpowiednią infrastrukturę, która pozwala w pewnym momencie mamom wrócić na rynek pracy. Więc to jest moim zdaniem takie szersze zagadnienie. Natomiast no na pewno chyba najciekawszą taką ulgą w Polskim Ładzie jest ulga dla rodzin 4+, czyli dla tych rodzin naprawdę dużych. No, przypominam, że jeżeli dobrze pamiętam, takim krytycznym punktem w przypadku rodzin, gdzie poszczególna rodzina się decyduje na dodatkowe dziecko bądź nie, to jest to przejście pomiędzy drugim dzieckiem a trzecim dzieckiem w rodzinie. Więc jeżeli już pojawiło się to trzecie dziecko w rodzinie, to można powiedzieć, że dla tych osób, które zastanawiają się nad jeszcze kolejnym, mamy sporą preferencję podatkową. Mamy sporą preferencję podatkową, która polega na tym, że przy założeniu, że załóżmy taką sytuację, że no w takiej rodzinie to chyba jest dość częste, że jedna osoba zostaje zawsze w domu, szczególnie jak dzieci są mniejsze, druga osoba zarabia i załóżmy, że zarabia naprawdę dużo, załóżmy, że zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie, no to w takim układzie ta rodzina nie zapłaci praktycznie PIT-u. To jest moim zdaniem no, gigantyczne wsparcie dla dużych rodzin. Ale to dla rodzin, które mają czwórkę bądź więcej dzieci, to nie pierwsze takie rozwiązanie. Również mamy emeryturę wprowadzoną w poprzedniej kadencji właśnie dla osób, które
posiadają. Tylko ja mam pytanie, jeśli chodzi o tą, o te przejście z jednego dziecka na dwoje dzieci, z dwoje na troje, z troje. Czy tutaj nie powinno być Pana zdaniem zbudowanych jakichś mechanizmów, żeby no każde zwiększenie było w jakiś sposób nagradzane przez państwo podatkowo czy w jakiś inny sposób? No, w ramach systemu tego, który już mamy, mamy tą ulgę dla dzieci, która rośnie z każdym kolejnym dzieckiem bodajże do czwartego, więc to też nie jest tak, że nie ma zupełnie takich mechanizmów. No, pamiętajmy, że każde dziecko w rodzinie to jest dodatkowe 500 zł. Więc jakby pewne mechanizmy działają. Ja się zgadzam, że to jest dobry kierunek i to jest, no tak jak mówię, no, są kwestie kulturowe, których nie przeskoczymy, bo być może jest tak, że no, pewne rodziny już nie chcą mieć dzieci z różnych przyczyn. Tak? Jest, no, no, mamy taką sytuację, że no, moja generacja wydaje mi się, że taką pierwszą, która jeżeli się młode osoby zdecydują na wyprowadzkę do dużego miasta, ja jestem sam z Zielonej Góry, z mniejszego miasta i mieszkam tutaj też, mam też piątkę dzieci, więc ten problem też mnie dotyczy i znam to jakby trochę ze swojej perspektywy. I w pewnym momencie pojawia się ta perspektywa no, kolejnego dziecka, które spada na rodziców i bez wsparcia rodziców, tych rodziców, często jest to trudne. I teraz w dużych miastach no, to jest kwestia albo budowy odpowiedniej infrastruktury, albo wsparcia no, rodziców po prostu finansowo. I to się faktycznie dzieje. Mamy 500+, mamy też nowy program, jeśli chodzi o wspomożenie rodzin w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia. Dodatkowe 500 zł, ale niestety, tak jak Pan wspominał o infrastrukturze, no to warto zauważyć, że jest jeszcze no, za słaba, jeśli chodzi o ilość żłobków czy przedszkoli, szczególnie w dużych miastach. I mam, i z tego co wiem, studiował Pan też u naszego zachodniego sąsiada i tam jest takie rozwiązanie, które polega na tym, że jeśli gmina nie jest w stanie zapewnić opieki żłobkowej bądź przedszkolnej, to wypłaca ekwiwalent tego, co ponosiłoby na te dziecko w ramach jakichś tam opieki instytucjonalnej. Czy w Polsce nie powinniśmy wprowadzić takiego prawa, które w jakiś sposób przymusiłaby samorządy do pójścia w tym kierunku? Przy okazji oczywiście należałoby zapewnić środki takim samorządom, ale czy taka motywacja poprzez takie rozwiązanie, które jest u naszego zachodniego sąsiada, nie powinno być również w jakiś sposób wdrożone w Polsce, tak żeby te problemy ze żłobkami czy przedszkolami nie pojawiały się, a z drugiej strony, jeśli podatnicy, czy lokalni, czy centralni ponoszą i tak koszty jakieś średnie na jedno dziecko w żłobku czy przedszkolu, to czy państwo nie powinno, gdy nie ma takiego miejsca, wypłacić ekwiwalent rodzicom? Mogę potwierdzić, że tak rzeczywiście funkcjonuje to w Niemczech. Natomiast ja nie jestem może jakimś ekspertem od polityki rodzinnej. Uważam, że to, co się wydarzyło w Polsce w ostatnich latach, to jest znaczne wsparcie. Na pewno mamy no, głównie dzięki wsparciu 500+, ale też zmianom podatkowym, bardzo fajną bazę wsparcia rodzin. No, moim zdaniem no, czekaliśmy tak naprawdę na to chyba ćwierć wieku, bo to, że przez tyle lat nie wspieraliśmy rodzin fiskalnie czy w jakikolwiek sposób, to jest, uważam, że to jest duże zaniedbanie naszego procesu rozwoju gospodarczego po transformacji. Natomiast teraz musimy moim zdaniem zadawać sobie pytanie, gdzie są te możliwości, gdzie są te wąskie gardła i szukać mechanizmów, które jak najbardziej będą wspomagać właśnie te rodziny przy tych bolączkach. Wydaje mi się, że teraz potrzebne jest takie silniejsze targetowanie pewnych rozwiązań, tak żeby jeżeli rzeczywiście nam zależy na wzroście dzietności, to, no to trzeba szukać tych wąskich gardł, trzeba odpowiadać na te realne problemy rodziców, które się pojawiają codziennego dnia. I właściwie patrząc na konstrukcję systemu podatkowego, czy na systemu informatycznego, można powiedzieć, jest możliwość dokładnego targetowania poszczególnych grup. To jest jakby nowość, takie jakby
nowe narzędzie w rękach państwa, polityków i urzędników, które mogłoby podzielić społeczeństwo na kilkadziesiąt grup i w jakiś sposób stworzyć pewne mechanizmy podatkowe czy socjalne, które z pewnością przy dobrym targetowaniu mogłyby przynieść zaskakujące efekty. Wiemy, że Polski Ład jest programem kompleksowym, ale oczywiście to nie jest koniec, nawet jak już wszystko zostanie uchwalone, to system informatyczny będzie dawał coraz większe możliwości państwu na wspomaganie czy rodzin, czy pewnych innych grup społecznych. I teraz pytanie, czy spodziewa się pan tego, że pójdziemy w tym kierunku jako państwo polskie, które będzie jeszcze lepiej pomagało dzięki temu, że ma większą ilość informacji? Ciężko mi powiedzieć, jakby sam się nie zastanawiałem i to nie jest trochę obszar, mówię, interesuję się tam oczywiście jako ekonomista, jako ojciec dużej rodziny i często gdzieś tam zaglądam i czasami nawet czytam jakieś takie artykuły, które to tą tematyką się zajmują. Natomiast sam kierunek zmian, to ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, to też zależy pewnie, to jest taka wypadkowa trochę procesu politycznego, trochę naszych doświadczeń. Z jednej strony na pewno też poszczególne instytucje mają swoje pomysły, więc no, chyba ten kierunek wydaje się dosyć oczywisty i to wspólnie można powiedzieć, że z panem redaktorem nakreśliliśmy, w jakim kierunku mogłyby pójść te zmiany. I wydaje się, że no tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy kontynuowali ten proces. To podkreślę raz jeszcze, że tu się dużo dobrych rzeczy wydarzyło w ostatnim czasie. I to mówię nie jako główny ekonomista Ministerstwa Finansów, tylko po prostu jako ojciec dużej rodziny. I to jest duże wsparcie dla rodzin, dla mojej również. No co będzie, to zobaczymy. No, liczę na to, że po prostu też będziemy potrafili profesjonalnie podejść do tematu i wykorzystać tą wiedzę i wykorzystać te możliwości, o których pan redaktor mówił. Mamy też nową sytuację, w której zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Ministerstwo Finansów ma dostęp właściwie już prawie że symetryczny do informacji, a ZUS nawet być może ma teraz większy. Czy nie powinniśmy stworzyć synergii pomiędzy tymi dwoma systemami, tak właśnie, żeby jeszcze poradzić sobie z tymi problemami długoterminowymi, które są przed nami, czyli właśnie z problemami związanymi z niską dzietnością? Powinniśmy wykorzystać wszystkie narzędzia, jakie mamy i całą wiedzę, jaką mamy, zaprosić najlepszych ekspertów i pochylić się nad polityką prorodzinną. Tak jak mówiłem, dużo się dobrych rzeczy wydarzyło, na pewno jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia. Przypomnę jeszcze, że w Polskim Ładzie mamy ten tak zwany kapitał opiekuńczy. To jest dodatkowe wsparcie, szczególnie w tym takim też newralgicznym momencie wychowania dziecka pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia. Więc działajmy, próbujmy, szukajmy nowych rozwiązań, bo z jednej strony, tak jak mówiłem, no nawet stworzenie idealnego systemu może ze względów kulturowych nie zmusić, jeżeli tak można powiedzieć, może nie skłonić rodziców do posiadania kolejnego dziecka, ale powinniśmy jako państwo stworzyć taki system, który na pewno by podejmowanie decyzji o pierwszym czy kolejnym dziecku jak najbardziej ułatwiał. A taki podatek jak tak zwane bykowe, który miał miejsce w latach świetnej dzietności, w latach 70., właściwie 80., czy taka konstrukcja nie zachęciłaby podatników do posiadania dzieci? Rozumiem, że w tym momencie pan redaktor tą uwagę zgłosił tak lekko żartem, tak pół oczywiście żartem, pół serii. Wielu dziennikarzy straszy Polskim Ładem, a tam jest bardzo dużo ciekawych koncepcji. I życzymy, żeby wszystko się ułożyło tak, jak to planowaliście. Dziękuję panie Łukaszu za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na sumę dnia. Partnerem merytorycznym programu jest Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa.